wszystkim, mogę brzmieć troszeczkę chory, bo jestem chory, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj weźmiemy na tapetę Bazylozaura, czyli królewskiego jaszczura, który wcale nie jest jaszczurem. Jak go oswoić, co on potrafi, co z niego wypada? Zapraszam do oglądania. Oto Bazylozaur. Na pierwszy rzut oka może nam przypominać mniejszą wersję wcześniej omawianego Mozozaura. Jednak służy on warku zupełnie do czegoś innego, jak i jest, no, zupełnie czymś innym. Ponieważ Mozozaur był zauropsydem, natomiast Bazylozaur był ssakiem. Wiecie, wodnym ssakiem, tak samo jak to jest z orkami, delfinami, czy na przykład wielorybami. Owego Bazylozaura warku istnieją dwa rodzaje. Mianowicie Bazylozaur klasyczny i X-Bazylozaur. Klasyczny od X-a różni się tylko tym, że posiada takie paski. Przypomina takiego węża morskiego. Nie mylić z rzecznym. Dziki egzemplarz jest nastawiony do nas pasywnie. Jednak to nie oznacza, że możemy się czuć w jego towarzystwie bezpiecznie, ponieważ bronią go monty, które są takimi jego prywatnymi ochroniarzami. Sam Bazylozaur najprawdopodobniej dlatego potrzebuje tak wielu ochroniarzy, ponieważ jak my go uderzymy, on po prostu ucieknie. Podobnie jak to jest na przykład z Parazaurem. Co jest dość dziwne, ponieważ przeciętny Bazylozaur miałby na hita takiego przeciętnego ocalałego. W razie jakbyś chciał się go pozbyć, chociaż nie wiem, kto chciałby się pozbyć takiego łagodnego olbrzyma, myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie Baryonyx. Co prawda nie na samego Bazylozaura, ale właśnie na te monty. Ponieważ taki Baryonyx potrafi wyprowadzać ciosy ogonem, który ma dość spory zasięg i ogłusza swoje ofiary. A to oznacza, że my montom możemy coś zrobić, a one nam już nie. W razie czego, jakby do Baryonyxa było dużo drogi i w ogóle po co go tejmować, bo przecież on nic nie potrafi. Mam dla was plan B, który jest zdecydowanie bardziej brutalny, ale też bardziej uniwersalny. Mianowicie, no, stado megalodonów. Jak coś ci przeszkadza w morskich głębinach, megalodon sobie z tym najprawdopodobniej poradzi. To stary, sprawdzony sposób. Jak już ktoś zdecydował skasować takiego łagodnego olbrzyma, sposobem A, sposobem B, czy swoim własnym sposobem C, może się dowiedzieć, że wypada z niego skóra, prastare mięso i masa ropy. W sumie coraz bardziej rozumiem, dlaczego ktoś miałby go skasować. Dobrze, powiedzieliśmy parę słów o eliminowaniu Bazylozaurów, więc pasowałoby też trochę wspomnieć o ich pozyskiwaniu. Oswaja się taki egzemplarz bezstresowo, czyli pasywnie, czyli wiecie, musicie się pozbyć mont, no i go po prostu karmić. Kiedy przyjmie jakiś pokarm, może to być mięso, prastare mięso, baranina, czy te żółte przysmaki, w okolicach jego paszczy zacznie się tworzyć krwawa chmura, która niby ma przyciągać drapieżniki. Ja podczas oswajania tego jakoś za bardzo nie zauważyłem. Bazylozaur na pierwszym levelu ma aż 2400 HP, trochę mało porywające 300 staminy, 700 wagi i potrafi zabierać 95 HP. Co jest, no, dość dobrym wynikiem. Biorąc pod uwagę, że siodło na niego możemy wyprodukować po 60 levelu, więc mamy dość fajnego dinka na dość wczesnym levelu. Bo na przykład na jazdę takim Spino musielibyśmy poczekać jeszcze długie 11 leveli. Ale właściwie po co oswajać takiego Bazylozaura? Po pierwsze, jest odporny na porażenia glutów i węgorzy. Po drugie, jak go dosiadamy, daje on nam odporność na skrajne temperatury. Czyli na przykład jak wpływamy w zimne wody arktyczne, to nie odczuwamy zimna. I to jest genialne. Genialna w jego przypadku jest również jego regeneracja. Regeneracja w tym przypadku to jest bardzo dobre słowo. Ponieważ takie normalne leczenie to jest właśnie leczenie. Ale leczenie z taką szybkością, to już podpada pod regenerację. Ma on jednak jedną wadę. Jego organizm jest przystosowany do normalnego ciśnienia. A wiecie, takie bazylozaury najczęściej możemy spotkać pod taflą wody. No i jak się wpłynie na głębie, wtedy nasz wierzchowiec traci trochę życia. Do czego on nam może być potrzebny? Przez to, że jest odporny na porażenia glutów, jest bardzo dobrym pozyskiwaczem biotoksyny. Przez to, że jest mniejszy od swojego niekuzyna mozozaura, potrafi się przeciskać przez korytarze jaskiń, a więc może być całkiem niezłym łowcą artefaktów. Jak i przez to, że posiada dużo życia i potrafi dużo życia zabrać, może być całkiem spoko wierzchowcem do zbierania sushi. Rozmnażanie takich istot jest dość standardowe. Wiecie, mamy pana, mamy panią, no i po jakiejś chwili mamy rozwijającego się osobnika w pani. Ciąża bazylozaurów trwa jakieś 55 minut, natomiast dorastanie jakąś godzinę 20. A to oznacza, że po 2 1/3 godziny nie mamy dwóch dorosłych bazylozaurów, tylko 3. W kwestii przebicia bazylozaur przebił tyle samo ścian co T-Rex. 3. Słomianą, szklaną i drewnianą. 3/6. Natomiast zdecydowanie ciekawiej się robi, jak popatrzymy się na niepowstrzymanie. Ponieważ nie zdołało go nic zatrzymać. Ani balo, ani sidła, ani balista, ani siatka. Nic.
więc już drugi raz padnie w tej serii maksymalny wynik 5-5. Pierwszy był mozozaur. Co jednak do prawdziwych bazylozaurów? Żyły one od 40 do 30 milionów lat temu, na terenie dzisiejszego USA. Co ciekawe, bazylozaur to oznacza królewski jaszczur. Wiecie, jaszczur. Dopiero później naukowcy ogarnęli, że to jest ssak. Próbowali nawet zmieniać nazwę na zeuglodon, no ale come on. Bazylozaur nie dość, że brzmi 1000 razy bardziej zarąbiście, to jeszcze ta nazwa co prawda błędna, ale była pierwsza, więc już się troszeczkę przyjęła, więc... Tak już został. Co ciekawe, proporcja między bazylozaurem a mozozaurem w Arku jest dość przekłamana, co nie za bardzo mnie dziwi. Ponieważ na Wikipedii możemy odczytać, że mozozaur mógł mierzyć ponad 17,5 metra. Ponad to jest słowo pułapka. A taki bazylozaur mógł mierzyć do 20 metrów. Czyli więcej, ale do. Czyli najbezpieczniej można powiedzieć, że były mniej więcej podobnych rozmiarów. Natomiast w Arku, no to wygląda... tak jak wygląda. Sam bazylozaur przypominał takiego giga szczupaka. Jego czaszka mogła mieć nawet 1,50 m długości. Pasowałoby powiedzieć, dlaczego bazylozaur jest tak bardzo podobny do mozozaura. A wiecie, jeden to jest ssak, a drugi to jest zauropsyd. Te stworzenia po prostu miały podobne warunki życia, a więc musiały się do nich podobnie dostosować. Przez to takie podobieństwo. Ciekawe są również jego zęby, ponieważ my ssaki mamy 4 rodzaje zębów. Siekacze, kły, przedtrzonowe i trzonowe. Natomiast taki bazylozaur miał tylko 2 rodzaje. Przednie i tylne. Przednie służyły do przytrzymywania ofiary, natomiast tylne do siekania. I co ciekawe, właśnie za pomocą tych zębów bazylozaur przeżuwał pokarm, co wcale nie jest takie oczywiste. Na przykład takie rybki przeważnie łykają elementy swojej diety. Można było go spotkać najczęściej pod powierzchnią wody, no podobnie jak to jest w Arku. Ponieważ jego anatomia, a mianowicie jego puste w środku kręgi, raczej nie pomagały mu na wpłynięcie na duże głębokości. Żywił on się rybami, głowonogami, czy wiecie, na przykład takimi ośmiornicami, czy mniejszymi waleniami, na przykład takimi dorudontami. Mógł ważyć nawet 50 ton. Te majestatyczne zwierzę najprawdopodobniej wyginęło przez zmiany klimatu, mianowicie ochłodzenie, a ochłodzenie to jest mniej ryb. A mniej ryb to jest brak pokarmu. A brak pokarmu to niestety brak bazylozaurów. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Bazylozaur jest taki fajno, średni, z naciskiem bardziej na fajny. Dałbym mu takie 7/10. To by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!